Cześć, witajcie, z tej strony Natek i w tym filmie pokażę Wam, jak grać w Beam Energy Drive na telefonie. I to jest jak grać w oficjalne Beam Energy Drive, to samo co macie na komputerze. A więc najpierw wchodzicie w sklep Play, teraz wyszukujecie tutaj GeForce Now, klikacie Enter. Teraz to pierwsze, co Wam się tutaj pojawia, klikacie na zainstaluj. Teraz czekacie, aż Wam się to zainstaluje. Jeszcze jedna ważna informacja, żeby w to grać, to trzeba mieć dość szybki, stabilny internet. A więc jeżeli nie chcecie mieć ścinek, ani nic takiego, to polecam mieć szybki internet. Jeżeli chcecie grać w 720p 60 klatek na sekundę, potrzebujecie co najmniej 15 megabitów na sekundę, ale jeżeli chcecie grać w 1080p, czyli w Full HD i 60 klatek na sekundę, to potrzebujecie 25 megabitów na sekundę. Żeby sprawdzić prędkość waszego internetu, to w Google wpisujecie speed test, klikacie na Enter. Klikacie na to speedtest.net i teraz jak Wam ta stronka się włączy, klikacie tutaj na start i teraz Wam się zacznie mierzyć prędkość internetu. No to polecam, żeby tutaj było co najmniej 15, żeby gra się nie zacinała. Jak widać, teraz mam 3, ale akurat w tej chwili mój internet jest trochę gorszy, zwykle jest trochę lepszy, a więc musicie mieć to na uwadze. A więc teraz jak Wam się to osiągnęło na telefon, to uruchamiacie, klikacie zgadzam się, kontynuuj i będziecie się musieli tutaj zalogować. Ja już chyba jestem tutaj zalogowany, jeżeli się nie mylę. No raczej tak. A więc Wy się musicie zalogować na Wasze konto Nvidia, a jeżeli nie będziecie go mieć, to możecie je stworzyć. I to jest bardzo proste, a więc nie ma sensu, żebym Wam to pokazywał. Język polski. Pisała, a nie polski. To bardzo ciekawe. Tutaj klikacie na ten znaczek Nvidia. I ten napis. I tutaj się logujecie. Ja już mam tutaj swoje konto, więc się zaloguję na nie. I się znowu zaczyna kręcić i pisze zalogowano jako Natek albo jakąkolwiek nazwę wy sobie wymyśliliście. I teraz się to znowu będzie musiało trochę pokręcić. I teraz jak Wam się to skończyło kręcić, to tutaj możecie grać sobie także w inne gry, ale nas interesuje Beam Energy Drive. A więc wchodzicie i klikacie kontynuuj i polecamy sobie podłączyć jakiegoś joysticka do telefonu. Musicie kliknąć kontynuuj, nieważne co tu będzie pisać, po prostu kliknijcie kontynuuj. To powinno działać w większości przypadkach. I jeszcze jedna ważna sprawa. Jak do tego wchodzicie, to musicie poczekać na swoją kolej. Jak widzicie, przede mną jest 260 osób, ale to dlatego, że nagrywam ten film wieczorem. Ale jak będziecie chcieli sobie pograć się w środku dnia albo coś, to powinno być dobrze. Wiecie co, możecie grać w środku, a więc jeżeli będziecie grać w środku dnia, to powinno być tak 20 maksymalnie osób przed wami. Ja nie będę czekać tych 200 osób, a więc z tego wyjdę i żeby nie muszę się czekać tak długo, to wchodzicie ustawienia, GeForce Now. Teraz tutaj możecie wybrać, pod jaki serwer chcecie być podłączeni. U mnie automatycznie wybrał europejski serwer numer 3, ale możecie wybrać na przykład serwer w USA, bo to jest inna strefa czasowa i tam ludzie śpią i niezbyt dużo ludzi gra akurat teraz, a więc można spróbować jeszcze raz i teraz ta kolejka powinna być mniejsza. Jak widzicie, teraz jest tylko 30 osób przede mną, a więc nie będę musiał czekać tak długo, jak musiałbym
czekać na tym poprzednim serwerze. Jak widzicie, już jest 21, przed chwilą było 26, a więc to dość szybko idzie. A więc jeżeli jesteście numer 50 w kolejce, to może jest kilka minut zabrać. Jak widzicie, ja już tutaj sobie gadam przez, nie wiem, 20 sekund może. Już z 30 się zrobiło 11, a więc to szybko idzie. A więc jeżeli nie działa wam serwer jakiś europejski albo ten, co wam się wybrał automatycznie, to możecie wybrać jakiś, co jest gdzieś indziej, a najlepiej tam, gdzie jest aktualnie noc. I teraz wam się pokazuje komunikat, czy zezwolić aplikacji GeForce Now na nagrywanie dźwięku. I jeżeli gracie w jakieś gry, gdzie się gada z innymi, jest wbudowany coś takiego do gadania z innymi, to klikacie zezwól, a jeżeli gracie w grę jednoosobową, możecie kliknąć na odmów. I teraz musicie się zalogować do swojego konta Steam. Ja się tu zaloguję do swojego. Tak, teraz jest tutaj na górze. Teraz tutaj jest na górze po lewo. Klikacie na tą strzałkę w prawo i klikacie na tą klawiaturkę. I tutaj wpisujecie teraz swoje hasło. Tak, jak teraz już wpisaliście swoje hasło, to wam się łączy z Steam. I jak widzicie, byłem przez chwilę zalogowany. Się włączę teraz Beam Energy Drive. Trzeba tylko chwileczkę poczekać. O, jak widzicie, jest Beam Energy Drive. I ponieważ u mnie internet może nie jest taki najlepszy, to mogę wejść w ustawienia. I teraz to jest automatycznie zmniejszone do 768p. A więc to jest dobrze. Play i możecie sobie grać normalnie. No bo bardzo polecam mieć tutaj jakiegoś joysticka, a jeżeli nie macie, to możecie sobie tutaj kliknąć na tą strzałeczkę po lewo na górze i możecie kliknąć teraz na ten joystick i teraz wam się tutaj coś takiego pokazuje. I teraz możecie. I teraz to wam tak fajnie działa. Możecie sobie wybrać, jaką chcecie mapę. Pewnie to teraz macie jest to okropny dźwięk, tak. Co używam? No to teraz możecie tutaj kliknąć sobie jednym palcem na RB i powinno auto jechać. Tak, klikacie tutaj na RB i wasze auto jedzie i możecie go sterować tym joystickiem po lewo i możecie obrócić kamerę tym joystickiem po prawo. Może to nie jest do końca wygodne, ale tak można grać. Jeżeli nie macie joysticka, jeżeli macie joystick, to możecie grać na nim, taki zewnętrzny joystick. A więc jeżeli nie chcecie przegapić żadnych kolejnych filmów, to możecie zasubskrybować mój kanał i zostawić łapkę w górę. Dziękuję wam za oglądanie tego filmu. Cześć!